wiosek całego kraju ruszyła młodzież do obozów służby Polsce. Do Opoczna jedziemy na furce, a stąd pociągiem na miejsce pracy. Junaków zebrano się przeszło 1500, odprowadzających kilkakroć razy więcej. Licznie przybyły śliczne siostrzyczki wyjeżdżające, ale najserdeczniej żegnano cudzych braci. Szczęśliwej podróży! W Gliwicach junaków z województwa warszawskiego wita orkiestra kolejarzy. Powitanie we Wrocławiu. Chłopcy czują się trochę niewyraźnie. Niepewność znika po włożeniu munduru. Cywilpanna zamienia się w pięknie wystrojoną brygadę służby Polsce. Pierwszy uroczysty apel. I do pracy. A pracy dużo. We Wrocławiu trzeba zniwelować teren pod wystawę. W Warszawie pomóc przy budowie trasy WZ, poszerzyć Marszałkowską. Nad morzem zbudować drugą linię kolejową Gdynia-Wejherowo i autostradę Gdynia-Gdańsk. Rozbudowa portu, budowa nowych fabryk, regulacja Wisły to podstawowe zadania służby Polsce. Ci chłopcy przybyli na wybrzeże z robotniczej lodzi. Morze widzą po raz pierwszy w życiu. Woda jeszcze zimna, ale najważniejsze to zdrowie i dobry humor. W Warszawie odbył się drugi uliczny wyścig motocyklowy i samochodowy. Na starcie stanęło 17 zawodników. Blisko 3-kilometrowa trasa prowadziła ulicami Aleją Stalina, Agrykolą, Myśliwiecką, Górnośląską i Piusa 11. W kategorii do 350 cm wygrał Krzysztof Brun na Excelsiorze. Start samochodów sportowych. Walka rozgrywa się pomiędzy wierzchą na srebrnej lanci i suchardą na czarnym jaguarze. Wygrał wierzba. Sucharda po 8 okrążeniach wycofał się z powodu uszkodzenia maszyny. Pierwsza gratulowała zwycięzcy córeczka. Gdańsk uzyskał bezpośrednie połączenie z Elblągiem. W obecności ministra Rabanowskiego odparto dla ruchu odbudowany most zielony w Gdańsku i most pontonowy w Serowie. Most w Serowie ma 286 metrów długości i jest najdłuższym tego typu w Polsce. Przejazdu statków zbudowano dwa człony ruchome, które w przeciągu 20 minut można usunąć i żegluga odbywać się będzie normalnie. Nowe mosty ułatwią komunikację z osuszonymi terenami Żuła. Do Gdyni przybył z Ameryki Południowej polski statek Pulaski, przywożąc 22,5 tysiąca bel bawełny dla Czechosłowacji. Jest to pierwsza po wojnie morska przesyłka dla naszych sąsiadów.
przybycie tego transportu stanowi dalszy krok w zacieśnianiu gospodarczych stosunków pomiędzy Czechosłowacją i Polską. W Łodzi uruchomiono 50-metrową wieżę spadochronową. Hop! I już jesteśmy na dole. Niektórzy tracą w ostatniej chwili odwagę, trzeba ich zepchnąć. Inni skaczą, jakby całe życie nic innego nie robili. Wszystkim paniom, no i panom, najlepszy przykład daje pani Basia. Dostaje za to piękne brawa. Przez barierę skakać nie wolno. Więc za panem Tadeuszem mknie władza. A za nią na wszelki wypadek strażak. Otrzymaliśmy sprawozdania z manifestacji pierwszomajowych za granicą. Jesteśmy we Włoszech. Jak widzimy, czynny udział w święcie bierze włoska policja, rozpędzając manifestantów. Ale to nie pomaga. 8 milionów Włochów wypowiedziało się w wyborach za programem Lewicy Społecznej. 8 milionów tych, którzy pracują w fabrykach i na polach. Maja demonstrowali oni przeciwko rządowi de Gasperi, przeciwko amerykańskim imperialistom, przeciwko podżegaczom do nowej wojny. Tegoroczne święto majowe obchodzone było pod znakiem jedności narodu i wspólnego wysiłku dla odbudowy kraju. Tego dnia setki tysięcy ludzi maszerowało w olbrzymim pochodzie przez Wacławskie Namysli, demonstrując światu swą miłość ojczyzny i całkowite zjednoczenie na drodze, którą obrali. Nieporozumienia i konflikty pozostały poza nim. Naród stoi zwarcie za swoim rządem, którego reprezentanci premier Gottwald i minister Kirlinger pozdrawiają pochód z trybu. Radość, szczęście, jedność i siła. To tegoroczne hasła pierwszomajowego święta. W praskim teatrze Winohrady wystąpił murzyński śpiewak Erik Connor. Posłuchajmy jego pieśni Droga Sławy. Oh, come my friend, Moses, friend.